nothing's ever perfect. And I would know, cause I'm the one to blame. Let's just take a moment, cause I don't want this to cause a pain. I can't take it back. No, I can't. Przepraszam bardzo, ale sobie jak skrzydła pokinać. Zobacz, jak cię namówiłem, widziałeś? Dzień dobry, nazywam się Kazik Siechlicki. Jesteśmy dzisiaj, czyli 15 września 2018 roku na wspólnym gołębniku Rogowo. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę, ponieważ asem w tym roku został gołąb z mojej drużyny. O imieniu Zenek. O imieniu Zenek. Gołąb się świetnie spisywał na pierwszych lotach. Z jednego usiadł dziewiąty, z drugiego siódmy. Trochę się bałem, że może ponad 400 km nie poradzi sobie, ale na potwierdzenie swojej dobrej pozycji usiadł we finale jako trzeci. Panie Kazimierzu, gołąb z czego się wywodzi? Z jakiego miejsca? Gołąb się wywodzi z mojego super asa 837, którego u Wiktora na aukcji dziecko było i też go zachwalałem jako nasz najlepszy gołąb w hodowli. Drugi mój gołąb usiadł jako 33, też wnuczkiem tego samego 837. Te gołębie ja tak trochę zaplanowałem, że w drużynie moich gołębi były gołębie od kolegów, czyli którzy wzięli ode mnie gołębie, poprosiłem ich, żeby dołożyli swoje najlepsze gołębie i wychowali dla mnie na wspólny gołębie. I bardzo się z tego cieszę, ponieważ to wyszło tym kolegom, który wyhodował asa, jest nasz dawny wspólnik, a teraz serdeczny kolega Romek Becmer, a drugiego o imieniu Stryjek, mój kolega z Ciechanowa, Rysiek Stefański. No.
zasadzie. Mhm. A teraz, panie Kazimierzu, jeszcze najważniejsza sprawa, jako wspólny gremnik rogowo, jak pan ocenia, bo tutaj to co rozmawialiśmy poza kamerą, to jest pan zachwycony przede wszystkim obiektem, jako tutaj, jaki tutaj jest no, wybudowany, tak? Tak, jestem zachwycony obiektem, no, mieszkam niedaleko stąd. Od 13 roku dawałem tu na wspólny gołębnik, nie miałem żadnych obiekcji, ale teraz tak właśnie jeszcze na dodatek, że został mój gołąb asem, trzecia drużyna, to tak jakby zachęciło mnie do tego, żeby na przyszły rok też dać drużynę. No w pewnym stopniu na pewno też, no nie ukrywajmy, przy tym gołębiu, czyli przy gołębiu, który dzisiaj siadł trzeci z finału, pierwszym asem jest, to na pewno Zenek to nie bez powodu też imię, które zostało temu gołębiowi tak, nadane, bo to jest sentyment też do brata, który tutaj ja dałem tak. Na imię. Więc to jest dla Ciebie hodowcy, że przede wszystkim jedyne co, to że linia gołębi, która była wyhodowana przez Was, jako przez Pana i przez brata, tak. Jednak spisuje się przez lata, bo gołąb, który, czyli ten 837, tak? Tak. To jest dziadek dla tego gołębia. My sprzedawaliśmy u nas na portalu bezpośrednio dzieci 837, ale też wnuki 837. Tak. I te gołębie się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem w Polsce. A tutaj zobaczmy, narodowy pokazał gołąb klasę tak naprawdę przez cały sezon, przez całe 4 loty plus 5 finałowy, tak? Tak, i stryjek też się bardzo dobrze spisywał. Gdzieś na pierwszym locie trochę później, a tak też bardzo dobrze się spisywał. No, witam wszystkich hodowców. Jestem uczestnikiem WG Rogowo, uczestnikiem WG Rogowo, uczestniczę w edycji 2018. No moje gołąbki się dały tak, był trzeci, czwarty gołąbek z lotu, teraz w finale, a czy tam ostatniego lotu był szósty, ósmy, teraz mam gołąbka 9, 14, no i myślę, że tak. I drużyna też wysoka tam, drużyna tak? Jest tam szósta. Czyli widzimy szósta czy piąta, tak. Wyniki fajne, tylko teraz jakbyśmy mogli wytłumaczyć hodowcom gołębie, z czego wywodzą się, z jakiej bazy, z jakiej gołębi? Ogólnie taka od Zygmunta Balisia z Herbolców. Gołąbek jest. Ogólnie tak nie wiem, które gołąbki teraz uczestniczyły, bo tak z różnych gołębi dawałem, nie? Bym musiał po numerach dokładnie zobaczyć, które gołąbki, bo tak z kilku par dawałem gołębi rozpłodowych, zlotowych, nie, także nie wiem dokładnie, bo to były gołębki pod, można powiedzieć, pod tym... Podnikiem, nie, także nie wiem dokładnie. To się okaże później, jakie tam ten... No i także wszystko... Tak... Wspólny gołębnik rogowy, jak pan ocenia? No myślę, że jako, nie to, że dawałem na ten wspólny gołębnik, ja tu przyjeżdżam, po prostu na te gołębniki patrzę, to jako najlepszy w Polsce gołębnik, nie? No, a teraz, jeżeli byśmy mieli tak ocenić edycję 2018, no to jak to wygląda z perspektywy Pana osoby? No też jest Pan osobą, którą w oddziele też leci bardzo dobrze, więc jeżeli byśmy mieli odwzorować jakość Pana gołębi do jakości tego wspólnego gołębnika, no to jak to? Super no dałem? Myślę, że tak, bo ja co powiem o oddziele. O oddziele powiem tak, no w kategorii A ja się fascynuję, po prostu nie mam czasu na dłuższe loty, żeby całym gołębnikiem lecieć na całe loty. Fascynuję się gołębnikiem po prostu raczej w oddziele, kategorią A. No kategoria A, zrobiłem w tym roku wynik, no 42 koeficjent mam tam, gołębki fajnie, no ale niestety wynik został nieuznany ze względu na to, że oddział po prostu złożył do okręgu 8 lotów do klasy A, a 9 do B. I po prostu loty zostały nasze w okręgu odrzucone. Także wynik mam odrzucony, które gołębie tam też fajnie się dały, bo miałem z 3 lotów, z 18 koeficjent, z 3 lotów 5 gołębi miały. Zostały... Pod kategorią to by był wynik na mistrzostwa okręgu. Znaczy nie, po prostu 18 miało 5 gołębi, 18 i tam jeden mi zawalił, który właśnie z temu powstało 42, bo ten jeden gołąb tam zawalił. Ale gołębie poszczególne były fajnie, bo tam miały po... jeden gołąb miał tam dwa z kawałkiem, trzy koeficjent z 3 lotów, także że tutaj po prostu...
No ale niestety wynik został nieuznany, nie? Przez okręg, nie? Mhm. Bo oddział złożył źle wyniki do okręgu, nie? Jak rozumiem, edycja 2019, która nadchodzi, dobrze, że pan udział. Oczywiście. Oczywiście. Walczymy i myślę, że tylko typowo się nastawią na kategorię A ze względu na to, że na to nie mam na 14 lotów czy tam 12 czasu, nie? I po prostu tylko kategorię A się nastawiam na jakieś... Mnie po prostu... wygrywanie czołowe jakieś na wspólne gołębniki, dawane te gołębie muszą czubować. Nie obchodzi mnie tam, po prostu gołąb przychodzi po konkursie czy coś. On musi być w szpicy, nie? Ten pierwszy, po prostu, tak. Okej, okay, życzę sukcesów i widzimy się za rok. Dziękuję. Dobry lot. Dzień dobry, lot konkursowy mamy już za sobą, się zakończył. Teraz przejdziemy na gołębnik. Chciałbym Państwu pokazać kilka gołębi, w jakim stanie te gołębie wróciły, w jakiej formie. No i zobaczymy, jak te gołębie wyglądają po locie. Moim zdaniem powinny wyglądać te gołębie bardzo dobrze. I finał praktycznie mamy już za sobą, bo nagrody, puchary rozdane, nagrody pieniężne w symbolicznych czekach, tak jak szef tutaj zagwarantował, będą wypłacone na początku zaraz tygodnia, każdy będzie miał te pieniążki na koncie. Wszyscy, wydaje mi się, są zadowoleni. Niektóre zwycięstwa w różnych kategoriach powtarzały się ci sami hodowcy, no ale to są tylko gołębie, świadczy o jakości gołębi, o klasie gołębi, jakim materiałem dysponują. No cóż, to teraz może przejdziemy na wspólne gołębie. Jesteśmy na gołębniku, przedstawimy tutaj kilka gołąbków, które wróciły. Ten akurat gołąbek jest z drużyny, która zwyciężyła, z Alic, Greka Tima, i ten gołąb, mając go w ręku, można stwierdzić, jak te gołębie były przygotowane. Zero strat na masie. Moim zdaniem ten gołąb mógł być dzisiaj koszowany na następny lot. Wczoraj na wkładaniu byli tutaj koledzy, był tak samo Greg Tim i brał każdego gołębia w rękę. To co on powiedział, że gołębie są tak przygotowane, że mogą śmiało być puszczane na lot z odległości 550 km i on się o to nie boi, że nie wrócą. No mi się wydaje, że to, że nie straciły na masie, świadczy o tym, w jakim są zdrowiu i jak były przygotowane. Ja robiłem wszystko, żeby te gołębie powróciły bez żadnych najmniejszych problemów. Efekt widzieliście Państwo na finale. Pamiętajcie też, hodowcy, jednak, że to jest 420 km, a gołębie, to co tutaj właśnie Marek zaznaczył, w ogóle nie straciły na masie. I to jest właśnie pokazaniem tego, jak te ptaki zostały przygotowane tutaj przez ekipę właśnie MWG Rogowo do tego lotu finałowego, prawda? No tak, tak mi się wydaje, że przede wszystkim moim zdaniem hodowcy ocenią to sami. Cały ten sezon, cały tą organizację, no cały przebieg tego sezonu, to jest, należy do oceny hodowców. My tylko możemy zapewnić uczciwość ze swojej strony, rzetelność i sumienność pracy. Tutaj mamy kolejnego gołąbka. Jest to gołąbek z oddziału 0193 o numerze 3008. Też nie wiem, czy on był w konkursie, czy później doleciał. Możliwe, że jest też z czołówki. Podobnie jak kolejne gołębie, ten gołąb, na nim w ogóle nie widać zmęczenia. No i co? Cóż, myślę, że moim zdaniem te gołębie były prowadzone bardzo dobrze. Wracały, mogę powiedzieć tak, nie chorowały, nie było upadków, bo ja akurat, jak może tam wspominałem na poprzednim filmie, tutaj każdy mógł do mnie przyjechać, uczestnicy przyjeżdżali, chodzili po gołębniku, oglądali gołębie. Pełna była tutaj kontrola i szefa i myślę, że ten gołębnik był prowadzony moim zdaniem bardzo dobrze. No i przede wszystkim to, co trzeba zaznaczyć, hodowcy, to nie bać się edycji 2019, bo tutaj też z każdej strony będzie dołożone starania, by tą obsadę, przynajmniej 2000 sztuk obsadzić tego gołębnika i tak, żeby na finał przynajmniej te 1500 poszło, więc... No, to jest marzenie z 2000 półtora, ale zawsze trzeba marzyć i dążyć do tego, żeby poprzeczkę podnosić coraz wyżej i będziemy się starali, żeby ten gołębnik jeszcze lepiej prosperował, jeszcze zwiększymy efektem procentowym powrotu gołębi. Na pewno będziemy robili wszystko, żeby tych gołębi było tutaj jak najwięcej, żeby naprawdę na tym finale spotkać się z dużą ilością hodowców, ale i uczestników, że tak jak Wiktor powiedziałeś, może 1500 to jest marzenie, ale ten 1000 na finał jakby poszedł z tego gołębnika, to naprawdę bym był bardzo zadowolony, ja i wszyscy tutaj współpracownicy łącznie z szefem.
chciałem Państwa przywitać, szczególnie panie i wszystkich panów, miłośników lotów gołębi. Proszę Państwa, to jest gołębnik z bardzo dziwną historią, jak wiecie. Bo w pierwszym roku 2013 moja osoba była odpowiedzialna za organizację tego wspólnego gołębnika. Po czym w 2014 roku zostałem namówiony, żebym wydzierżawił cały ten ośrodek innej firmie, osobie fizycznej do prowadzenia i nadzorowania tego gołębnika. Nie chciałbym wspominać tamtego okresu, bo on jest niemiły. Wiecie, jak to się skończyło. Potem mieliśmy przerwę. Dzisiaj, w 2018 roku, w tym sezonie, znowu wróciliśmy do korzeni. Ja jestem tą osobą, która jest odpowiedzialna, biorę na własny kark wszystkie nieudolności, wszystkie wpadki. Jak w życiu one i tu były, najprawdopodobniej nawet nie wiemy, które wpadki przyczyniły się do tego, że dzisiaj tych gołębi jest 80 chyba z finału, ale mam nadzieję, że do jutra, do pojutrza zlecą się wszystkie, a przynajmniej prawie wszystkie. Chciałem przede wszystkim, proszę Państwa, pogratulować temu, który wygrał. Nasz przyjaciel ze Słowacji przywiózł gołębie. Szczerze mówiąc, nawet sam się uśmiechnąłem, jak zobaczyłem, jakie wielkie, bo były chyba najmłodsze, najmniejsze i ja miałem wątpliwości, czy one przeżyją. Serio. A one wygrały. Moje naprawdę najszczersze gratulacje. Widać, że genetycznie bardzo, bardzo dobre. Choć również byłem świadkiem, że to nie był pierwszy gołąb, który wrócił. Bo pierwszy gołąb, który wrócił, był leniem typowym, nie wszedł. To był gołąb księdza Kostosza. Jak znam życie, pewnie przymiot odprawił prawidłowo. Czekam. Drugi gołąb, który się pojawił, to był naszego kolegi Mirosława Mieczkowskiego. Ale niestety ten, który się pierwszy odbił, ten wygrywa. Zawiedziony jestem tylko i wyłącznie jedną sprawą, że moje gołębie tak sromotnie przegrały. Ale w ciągu sezonu było lepiej. Proszę Państwa, gratuluję wszystkim po kolei. Nie pamiętam, kto był drugi, trzeci, zaraz będę wszystkich wyczytywał. Zaczniemy, proszę Państwa, od tego, od nagród za poszczególne loty, za poszczególne konkursy, od konkursu 1 do konkursu finałowego. Każdy wygrany proszony jest o podejście do nas, wręczymy dyplom, puchar i symboliczny czek, który zostanie dopełniony jeszcze pieniędzmi. No i wchodzimy w pierwszą dziesiątkę, proszę Państwa. 10. miejsce dla Grażynki 2. Dziewiąte miejsce kolega Wojciech Zalewski, Piotr Kamiński. Słuchajcie, pierwsza dziesiątka to już jest wyczyn. Ósme miejsce kolega Adam Miszta. Nie ma. Siódme miejsce dla Grażynki 2. Proszę bardzo. To jest naprawdę moje gratulacje. Dobry wynik. Super. Dobre gołębie. Szóste miejsce panowie Ciuńscy. To już jest ścisła czołówka. Gratulacje. Tak.
leci, leci, leci. Bo będzie po konkursie. Nie, 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 nie. Szybuj, dawaj. Brawo! Moje gratulacje. Drugi raz w finale. Dobrze. Dziękuję. Czwarte miejsce dla kolegi Alice. Grupa Alice. Moje gratulacje. I czekam to się 7 tysięcy. Że to pan. I teraz trójka. Trzecie miejsce dla kolegi naszego z oddziału, Kazimierz Siechlicki. Złote ręce. 15 lat ma. Proszę. Drugie miejsce, koledzy czujnicy. Panowie, to już jest. I pierwsze miejsce, proszę Państwa, 25 tysięcy, nasz kolega ze Słowacji z teamu Greg 2. Gratuluję lotu, szczęścia, genów gołębi, wszystkiego gratuluję. Kupamy też. Proszę Państwa, teraz kategoria AS. Zaczynamy od 10 miejsca. 10 miejsce, kolega Alice. O! Wyciąłeś wszystko. Moje gratulacje. Celu nie dosiągnął, bo chciałem na okrągły zajechać, ale nie wiem. Brawo, brawo, brawo! Brawo, brawo, brawo! Brawo, brawo, brawo! Brawo, brawo, brawo! Brawo! Brawo i jeszcze raz brawo. Proszę Państwa, drugie miejsce w kategorii AS JKG Transport. Moje gratulacje. To są, proszę Państwa, w kategorii AS to są gołębie, które naprawdę chciały na tej dla kolegi Romana. Ósme miejsce, na zdrowie, miejsce. Zajęcie siódmego miejsca dla Grażynki 1. Miejsca. Zapraszam pana Wojciecha Zaleskiego i dział Kalizji. Za zajęcie piątego miejsca dla Grażynki 2. Czwartego miejsca kolega Mike Hobelman. Hobelman. Nie widać. No i wchodzimy w ścisłą czołówkę. Trzecie miejsce koledzy Czulis. Drugie miejsce, Team Alice.
Moje gratulacje. Oj, oj, czy to się. To robi się. Proszę, proszę, proszę. I pierwsze miejsce kolega Kazimierz Szybiński. Ale imię to zobowiązuje tego kolega. Kasi! Kasiu! Teraz? Kasiu! Jeszcze kategoria. Proszę Państwa, teraz wręczymy dyplomy i puchary w klasyfikacji drużynowej. 10. miejsce kolega Tomasz Rubiński. Brawo! 9. miejsce kolega Maj Chowal. Ósme miejsce dla Grażynki 2. Widać, że teraz kto ma dobre kobie. Kto ma dobre kobie, to kilka razy grał. Siódme miejsce kolega Sylwester Ostatni. Brawo! Wie, Kościół, wie! Gratulacje. Szóste miejsce kolega Franas Robert. Za zajęcie 5. miejsca kolega Wojciech Zalewski, Piotr Kamiński. Też często bywa gościu. To ta szkoła. Piąte miejsce. Zaszczytowany jestem. Spring 3. Piąte miejsce to jest takie miejsce, które za mną w tym roku chodzi. Bo moja córka zdobyła piąte miejsce w Europie na koniach. O! Mistrzostwa Polski, piąte miejsce. Świata siódma, więc czwarte miejsce do Wendax. Ale brawa dla nich. Proszę Państwa, znowu wchodzimy w tą ścisłą czołówkę i nazwiska ciągle te same. Kolega Kazimierz Siechlicki. Za zajęcie 2. miejsca dla Grażynki 1. I 25 tysięcy złotych na głowę. Brawo! 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 I proszę Państwa, pierwsze miejsce, którzy mógłby zdobyć 40 tysięcy złotych, jak Team Alice zaprasza w kolejne. Moje gratulacje. Powiedz, jak ty to robisz? My lubimy gonić. Zachęcam w przyszłym roku. Panie Timu, dwa słowa o mnie. Panie, byśmy się dowiedzieli. Brawo, Marcin! Proszę Państwa, teraz... Środka Marysia. Tak. To co Pani jest? Trzech drużyn w przyszłym sezonie gratis. Trzy drużyny wylosowane gratis mają kolejne... Na przyszłą edycję. Zapraszamy kolegę, zwycięzcę i do takiego
Wymieszaj. Sobie, a przede wszystkim naszym gołębiom, żeby było tu jak najlepiej wieści,
będziemy naprawdę o nie z całego serca dbać. Hodowców. Uważam, że w tym roku było bardzo fajne wznowienie w ogóle wspólnego gołębnika na WG Rogowo. Uważam, że to jest bardzo fajna i zdrowa rywalizacja i zachęcam wszystkich hodowców, którzy by chcieli tutaj uczestniczyć. Bo moim zdaniem jest to super, super, super gołębnik, który jest naprawdę profesjonalny, jest profesjonalna obsługa, która... No, które byśmy chcieli podziękować, przede wszystkim odbudowanie imienia Marka Stefańskiego, który to zrobił Marek Cieplak, bo to naprawdę odbudował imię Marka Stefańskiego, którzy ludzie mówili wcześniej, że te zgołomniki są po prostu no, nie do odbudowania. A on to po prostu odbudował, z takiej ilości potrafił odbudować te gołębniki. Sobie po prostu zobaczymy, ile gołębi było, ile poszło na finał, a ile wróciło. Także rok jest bardzo ciężki, bo to nie to, że... Ale rok jest bardziej ciężki i to potrafiło po prostu pokazanie, jak można budować imienie Marka Stefańskiego, bo naprawdę to jest bardzo profesjonalny gołębnik, który można, no... Chciałem dodać, że to jest najlepszy gołębnik w Polsce i nawet tak, w Europie i na świecie w ogóle, bo to tak. Jest... Taka... I tu każdy może przyjechać, zobaczyć, jak to się wszystko odbywa. Ja tu byłem po prostu 3 razy i nie byłem sam. Brałem po prostu prezesa okręgu, przyjeżdżałem, żeby zobaczył, że nie to, że sam, że ja tu gołębie włożyłem, że te gołębie moje siadają. Zaprosiłem prezesa okręgu, żeby przyjechał ze mną, zobaczył, żeby widział, jak to odbywa, że nie to, że sam, bo ja to gołębie włożyłem. Będzie ktoś mi mówił, że ty gołębie włożyłeś i ten. Nie. Ja brałem ludzi, przywoziłem, patrzyli, jak to wszystko wygląda. Nie? Ja uważam, że tu jest czysta rywalizacja. Dokładnie. Tu każdy chce się ścigać. Tu nie jest to, żeby jakieś pieniądze, tylko tak. Chodzi o to, że ktoś chce wygrać. Ja kiedyś byłem piłkarzem, grałem w piłkę nożną i ja uważałem, żeby wygrać. Moje było motto, żeby wygrać. Tak samo tu jest pana tak, Marka Stefańskiego. To jest czysta rywalizacja, żeby to wygrać. Tu nie chodzi o to, że ktoś, żeby pieniądze zdobywał, tylko chodzi tak. O wygranie, nie? No i uważam, że to jest super gołębnik. Dzisiaj mówiłem właśnie o wynikach w klasie A, który zrobiłem wynik na oddział, który zrobiłem w oddziale. Wynik w klasie 42, w klasie A, dzięki koledze Cieplakowi i jego gołębiom. To podkreślam, który to robię od, można powiedzieć, który się zapoznaliśmy w 2010 roku i który mnie cały czas prowadzi i te wyniki robię dzięki niemu. I chcę jemu podziękować za te wyniki. Wyniki to robię dzięki swojej pracy, wielkiemu zaangażowaniu Wojtuś, tak, i swojej inteligencji. Ale ty mnie do tego motywujesz i... Ja cię tylko staram się pomóc, to co w moich możliwościach jest. Tak, i tylko ale tyle. Dzięki twoim gołębiom ale i twojej twoje motywacji. Twoje zaangażowanie i twoje przemyślenia i twoja systematyczna praca, ciężka praca pozwala to i zrobić to, co osiągasz na szczeblu oddziału. Myślę, że nie tylko na szczeblu oddziału, bo miałeś też i w rejonie łódzkim tak. Super dobre wyniki i wszystko jest to najlepsze za to przed sobą. Chcę ci podziękować. A nie jeżeli chodzi o pana Wojtka, pan skąd ma gołębie? Swoje taką bazę główną ptaków? Proszę, główną bazą były gołębie od kolegi Schneidera. I od tego się zaczęły moje wszystkie sukcesy. Także temu koledze, tym osobom w rodzinie Schneider wszystko zawdzięczam. Mam na imię grać Mariusz. Uczestniczyłem tutaj w zawodach na wspólnym gołębniku MWG Rogowo. Jestem z tego bardzo zadowolony. Bardzo tutaj jest mi miło tutaj być, przebywać, spotkać tych wszystkich kolegów. Duży szacunek do organizatorów, do pana Marka Stefańskiego, że mi umożliwił. No akurat tu dzisiaj rozmawiałem z panem Markiem, z właścicielem. No a tym bardziej, że jeszcze tutaj ugrałem, co widać, puchary, miejsca na czołowe w drużynie, w lotnikach. Jest to wszystko dla mojej żony, ukochanej Grażynki. One leciały dla Grażynki. Rybka, nie płacz, nie płacz. No super było, bo gołąbki nie poginęły, gdzieś tutaj zaistniały. Są jakieś pieniążki, wiadomo, z tego coś zainwestujemy tutaj dla żonki. Rozmawiałem tu z właścicielem, na przyszły rok też jakiś tam temat jest podjęty, że coś tam też zrobimy.
żeby tu znowu być i po prostu, żeby gołąbki rywalizowały. Oj. Właściciel tutaj nawet mnie pytał, jakie to gołębie, że tak się spisały ładnie. Po prostu wspomniałem mu, że kiedyś nabyłem tam z Niemiec od pana Jurgena Stefaniszyna. On mówi, że też ma. Od pana profesora doktora Eberhard Hasse-Skiel, on też mówi, że ma. No tak jednak widać, te gołębie są coś warte. Coś w nich jest, że ta siła powrotnolotowa gdzieś tam się potrafią znaleźć w jakichś tam czołówkach. No i tyle mogę powiedzieć. No. Zobaczymy, co będzie dalej. No, no tu najwięcej to jest to, żeby tu Grażynce tutaj pomóc i żeby to wszystko było w kierunku dla żony mojej, nie? Przede wszystkim musimy zaznaczyć, że wygrana jest pora, ale jakbyśmy mogli tutaj hodowcom przedstawić, jak wygląda historia z żoną, bo to też jest bardzo taka, no, bardzo wyjątkowa historia, tak? Tak, historia jest bardzo wyjątkowa. Żona była tutaj pełna wigoru osobą. Ojej. No i po prostu nawet 2 lata temu ją zapisałem do związku, deklaracja była złożona, miała lotować ze mną. No przyszedł taki feralny dzień w 2016 roku, że no wydarzyła się tragedia, że zachorowała ciężko, udar pnia mózgu, nie, po prostu i było bardzo źle, była śpiączka, było tam ojom, coś tam, ale walczymy, nie było ruchu ustami, niczego, jest teraz jedzenie jakieś tam. No idziemy do przodu, byłem w Warszawie 3 miesiące, teraz jedziemy do Olsztyna i no cały czas musimy działać, żeby coś się działo na plus, nie, i żeby ta rehabilitacja przynosiła jakieś pozytywne efekty, nie, w ciągu tam, no dalszej tam leczeniu, nie, bo nie można stanąć na laurach, że coś tam jest lepiej, ale a co dalej, nie? Nie rybka? Bardzo też chciała tutaj przyjechać i się cieszyła, z tego gołąbki obserwowała, zawsze musiałem pokazywać, nie? Tak? Ale nie można. Za rok na pewno się widzimy z innymi hodowcami tutaj na edycji 2019. Raczej tak. Dokładnie, a tutaj przede wszystkim też podziękowania dla pana Marka Stefańskiego, czyli dla organizatora i właściciela obiektu, tak? Super facet, super człowiek, no... Udostępnił tutaj mi możliwość rywalizacji, no jestem super zadowolony opiekunowi, po prostu jeszcze tu dzisiaj mi wspomniał, że akurat jednego gołąbka, który dzisiaj w finale był bodajże na 7. pozycji, dowiózł mi, gdzieś tam był, się znalazł u jakiegoś tutaj hodowcy, dowiózł mi go, bo gdzieś tam zaleciał gdzie indziej, no akurat mi wspominał, no super opieka, no i fakt, że były te gołąbki, są tutaj, dużo ich było, zostały na finał. No jest to piękne, jest opieka, dolatują te gołąbki, są przygotowane bardzo dobrze. Nie ma czego, że coś jest nie tak, że coś tam zrobione nie tak. No jest pełen profesjonalizm, nie? Widać po obiekcie pięknym i po przygotowaniu, nie? Po wszystkich lotach, nie? Że to było robione no, z sercem i z umiejętnościami pewnymi, nie? Tak mi się wydaje, nie? Po prostu. Dobry lot. Dzięki bardzo. Na tym naszym finale, którego doczekaliśmy się, moim zdaniem myślę, że szczęśliwie. Mieliśmy tych gołąbków na początku bardzo mało, bo to jest 570 na taki obiekt, to było mało tych gołębi, ale na finał wysłaliśmy 157 gołębi. Procentowo mi się wydaje, że to jest na ten rok bardzo duży sukces. Sezon był bardzo trudny, nie tylko u nas, ale i w całej Polsce indywidualnie. Ale mimo wszelkich tam obaw, te gołębie zdały egzamin, przyleciały. Finał uważam, że był udany. Gołąbki przyleciały bardzo szybko, pomagał im wiatr. No trudno, przykro mi stwierdzić, bo 2 gołębie siadły pierwsze, ale pierwsze nie weszły. Weszły inne gołębie, na pewno to tutaj kolega udokumentował, ale cóż, to są tylko gołębie. Myślę, że ten obiekt odzyskuje dobre imię i następny rok będzie na pewno inny, bo już mamy dużo zapytań. W tym dniu dzisiejszym zapisało do nas się prawie 300 gołębi w tym momencie. To jest 70% tego, co mieliśmy w ubiegłym roku, znaczy w tym 2018. Sezon ten na wspólnym gołębniku uważam ogólnie, że był dobrym sezonem. Ja biorę to z wielkim zadowoleniem dla siebie, bo robiłem wszystko, żeby te gołębie naprawdę tutaj wracały.
Myślę, że są pewne rzeczy, które trzeba dopracować, ale to będziemy się starali dopracować, bo słucham cały czas sugestii uczestników, szefa i na pewno to dopracujemy. Poza tym cóż, loty były trudne. Pierwszy lot w pewnym sensie było też sporo strat, drugi lot, no praktycznie na każdym były straty, ale summa summarum te gołębie wypadły nieźle. Obawiałem się o dzisiejszy, bo to już jest i odległość, krótki dzień. Ale gołębie naprawdę pokazały klasę, bo są naprawdę gołębie, myślę, że niektóre top u nas. I cóż, bym chciał zaprosić wszystkich hodowców, uczestników do udziału w następnej edycji w 2019 roku. Czekamy, już można od dziś zapisywać się na stronie, u nas jest uruchomiona strona. No i cóż, dobry lot.